Jo, tutaj Olga i witam was dzisiaj w takim innym trochę formacie niż ogólnie, bo nie będziemy grać w gry, ale będziemy robić quizy. I jak takie coś wam się podoba, to pamiętajcie, zawsze możecie strzelić łapkę w górę, możecie walnąć tę subskrypcję i koniecznie napiszcie mi właśnie w komentarzach, czy powinnam robić więcej quizów, czy takich vlogów, czy po prostu siedzieć i grać w gry. To zaczynamy. Pierwszym quizem to będzie, jakim elfem jesteś. Jako że wszyscy wiemy, że ja jestem elfem, bo zobaczcie w ogóle te uszy, to zobaczymy, jakim elfem jesteśmy. Więc który z kolorów najbardziej ci się podoba? Żółty, biały, czarny? Może nie będę wam wszystkich po prostu czytać, bo i tak to widzicie. A kurczę, podobają mi się różowo-fioletowy, ale najbardziej czarny. Ja chodzę cały czas w czarnym, więc tutaj będzie najbardziej to adekwatne. Co najbardziej lubisz robić? Spotykać się z przyjaciółmi, znajomymi, spędzać czas z rodziną, czytać książkę, oglądać filmy, podróżować, bawić się ze zwierzętami, uprawiać sport. Lubię bawić się ze zwierzętami i lubię też czytać książki i oglądać filmy. I uwielbiam też podróżować, no kto nie lubi w ogóle podróżować? Wydaje mi się, że chyba czytać książkę, oglądać filmy, bo to robię najbardziej często, ale to jest to najbardziej lubię robić. No dobra, weźmiemy to po prostu. Jaki kolor włosów chciałbyś mieć? O, blond, brąz, czarne, rude, białe, szare, siwe. Na pewno nie te, jak już to białe albo szare, siwe. Wydaje mi się, że białe, bo... Albo, no, białe byłyby takie ładne, tylko że one musiały być takie białe, żeby to nie wyglądało jak, wiecie, jak właśnie takie po prostu, no, już siwe włosy. Ale takie siwe, nie mówię o takich siwych, tylko o takich siwych, które mają właśnie dziadkowie nasi. Jaki kolor oczu chciałbyś mieć? Niebieskie, czarne, fioletowe, czerwone, brązowe, szaro-błękitne, żółte. Ja akurat mam brązowe, takie bardzo ciemne, więc czarne i brązowe po prostu odpadają, bo już takie mam. Szaro-błękitne, żółte. Żółte kojarzy mi się z taką jaszczurką, niebieskie też są takie, fioletowe byłyby śliczne. O, nakliknij się. Tak w ogóle czuję, że mam jakąś chrypkę, także przepraszam, jak dziwnie brzmię, ale po prostu, no jest zima za oknem, więc mogłam się trochę przeziębić. Jakie zwierzę chciałbyś mieć? Smoka, wilka, jednorożca, pegasa, gryfa, lwa. Jakbyśmy mieli jednorożca, to moglibyśmy na nim właśnie, no, mieć jako konia. I w sumie pegasa też. W sumie pegas chyba lepszy, nie? Albo smok, kurczę, smok. No smoku też moglibyśmy go właśnie jeździć na nim. Ale wilk jest taki... Dobra, smoka. Smoki są takie epickie, wiecie. Jest jakaś wielka walka i nagle smok tak bum i on dzieje tym ogniem albo lodem, jakikolwiek w ogóle jest smok. Są takie smoki elektryczne. Więc to by było super. Jaki eliksir byś wybrał? Niebieski daje umiejętność latania, czarny daje nadludzką siłę, biały czy niewidzialnym, czerwony zamienia cię w dowolne zwierzę, żółty daje moce władania 4 żywiołami, fioletowy daje moc szalenia wysła. Żółty! Ja od zawsze marzyłam, żeby mieć właśnie moce władania 4 żywiołami, bo jako mała dziewczynka uwielbiałam właśnie te takie czarodziejki i one miały różne właśnie moce żywiołów. I zawsze moim ulubionym w ogóle żywiołem była ziemia i woda, więc Jaką broń byś wybrał? Miecz, łuk, magię, niewidzialność, 2 miecze, żadną ja nie walczę. Magię. Chociaż łuk też mi się bardzo podoba, ale no... W ogóle, zobaczcie, to jest takie trochę dziwne, że mamy tą białą broń, czyli tak naprawdę miecz i 2 miecze, a mamy też magię, więc... No okej, no ale wzięłabym magię. Z kim byś się zaprzyjaźnił? Celentiną, potężną czarownicą, która pomoże ci w każdej sytuacji, lecz biada ci, jeśli popadniesz u niej w niełaskę. Z Alfterią, łagodną i sympatyczną syrenką przynoszącą informacje z całej krainy. Nic nie będzie dla ciebie zaskoczeniem. Z Miriam, malutką, skrzydlatą wróżką i zrobicielką. Z Mardukiem, najlepszym wojownikiem w całej krainie, to najwierniejszy towarzysz. Z Elfenią, mającą wizję przyszłości wyrocznią. Z Kalkistrem, czarodziejem mieszkającym na samotnej górze, który nauczy cię czarować. To zależy, czy już mamy chłopaka, czy nie, no bo jak już mamy chłopaka, no to trochę głupio by było mieć, wiecie, jakichś wojowników, nie? Ale jak nie mamy chłopaka, wydaje mi się, że ta Miriam mogła być, wiecie, taka... Mogła mieć taki głosik i w ogóle być taka la i trochę by mnie to mogło wkurzać, więc z Kalkister mógł być dziwny, bo on jest czarodziejem mieszkającym na samotnej górze, takie... Stary, co tam robisz w ogóle na samotnej górze? Siedzisz tak... Okej. Wizje przyszłości mogą być spoko, chociaż z drugiej strony przewidziałaby nam coś, wiecie, coś złego i byśmy się potem martwili w ogóle, kiedy to nastąpi. Wydaje mi się, że Afteriu. Ja w ogóle syrenki uwielbiam, syrenki są super. Jaką porę dnia lubisz najbardziej? Świt, przedpołudnie, południe, popołudnie, wieczór. Ja nie lubię dnia, lubię noc. Świt, no nie wstaję w świt, to już bardzo lubię. przedpołudnie, to już nie popołudnie, albo wieczór, albo świt, taki wiecie jak wstanę. Wydaje mi się, że chyba wieczór robię najbardziej. Elf z nadwschodniego Wielkiego Morza. Jesteś typowym samotnikiem marzycielem. Uwielbiasz przebywać sam. Masz bujną wyobraźnię. Nie lubisz, gdy ktokolwiek wtrąca się w twoje życie. Lubisz wszelkiego rodzaju kulturę lub przyrodę lub jedno i drugie. Najlepiej czujesz się nad morzami, jeziorami, rzekami, w górach itp. Wszędzie, gdzie widać czystą i piękną naturę. I oczywiście miejsca, gdzie nie ma wiele zbyt ludzi. To jest, kurczę, to jest bardzo trafna w ogóle wypowiedź. Bo uwielbiam naturę, uwielbiam morza. W ogóle mój znak zodiaku to jest ryby, więc jak ktoś... jak ktoś by chciał zrobić quiz o mnie, to wiecie, to od razu do informacji. Ale i tam, gdzie nie ma zbyt wielu ludzi. Trochę nie zgadzam się, że lubię przebywać sam. Znaczy, lubię przebywać sama. Ale to jest tak, że nie za dużo. No okej, to do kolejnego quizu. Okej, i kolejny quiz to jest ile będziesz mieć dzieci. To jest akurat bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że każda dziewczyna chciałaby to wiedzieć. Więc zobaczmy, co quiz po prostu powie. Ile masz rodzeństwa? Nie mam rodzeństwa, ja mam ogólnie trójkę rodzeństwa. Nie, mam dwójkę, przepraszam, ja jestem trójką rodzeństwa, jeżeli nie liczyć, więc mam dwie siostry. Możecie napisać w komentarzach, zresztą pytałam się już was o to pod innym odcinkiem, ale w ogóle zostawię wam linki do tych wszystkich quizów, więc zróbcie sobie je, jak będziecie mieli czas i napiszcie mi w komentarzu, co nam wyszło. Ile chciałbyś mieć dzieci? Nie chcę mieć dzieci, jedynka, dwójka, trójka, jedynka, dwójka, bo ogólnie chciałabym mieć dziewczynkę i chłopczyka, żeby wiecie, żeby tak jakby była różnorodność, ale też boję się bardzo porodu, to chociaż takie, no. Ile masz lat? 18-24, w tym się tutaj mieszczę. Kim chciałbyś być w przyszłości? Nauczycielem, ekonomistą, lekarzem, aktorem, muzykiem, sportowcem, prawnikiem, kimś innym? Ja jako... ogólnie jak byłam młodsza, to chciałam być bardzo lekarzem, a teraz chcę być kimś innym, więc kimś innym, nie ma tutaj nic. Jaka cecha z poniższych najbardziej pasuje do ciebie? Szalony, miły, pewny siebie, inteligentny, odpowiedzialny, nieśmiały. Miły. Taki najbardziej beznadziejna taka cecha, wiecie, bo nic z tym nie zrobię, no, po prostu jestem miła, no. Gdzie mieszkasz? Za granicą, w mieście, w miasteczku, na wsi. W mieście, mieszkam teraz w mieście. Co lubisz robić w wolnym czasie? Podróżować, czytać, siedzieć na komputerze lub telefonie, spotykać się z znajomymi, gotować, oddawać się pasji, uprawiać sport. Lubię siedzieć na komputerze lub telefonie, ale lubię też, no w sumie lubię grać, więc siedzieć na komputerze to się zalicza. Oddawać się pasji, w sumie jeżeli moją pasją są gry, no to też, no ale dobrze, niech będzie tutaj. Jak duża jest twoja rodzina? Bardzo duża. Nie wiem, jak przy zjazdach rodziny mieścimy się w jednym domu. Wydaje mi się, że przeciętna, mam kilku kuzynów i wujków. Moja rodzina jest bardzo mała. Nie mam kuzynów, nie, to taka przeciętna. Nie, w ogóle nigdy się nie spotkałam z tym, żeby rodzina była aż tak duża, no chyba, że są w ogóle wielodzietne i mają na przykład 8 rodzeństwa, prawda? I najważniejsze, chciałbyś mieć dzieci? Bardzo chciałabym, niezbyt. Chciałabym. Także mogę sobie wyobrazić, znaczy oczywiście, że chciałabym mieć dzieci, ale mogę sobie wyobrazić tak jakby jak moje życie by wyglądało bez nich. I... 4 dzieci? Będziesz mieć 4 wspaniałych dzieci. Czekają cię nieprzespane noce oraz trudy dorastania ich razy 4. Ale nie ma takiej rzeczy, z którą nie dałabyś sobie rady, a radość i miłość, jaką wniesie ta gromadka do twojego życia, będzie bezcenna. Nigdy... Jeżeli ten quiz jest prawdziwy, to ja bardzo współczuję mojej Oldze z przyszłości, która po prostu będzie miała tyle obowiązków i w ogóle nie będzie miała czasu na nic. Wiecie co? Przygotowałam jeszcze drugi quiz, ile będziesz miała dzieci, więc spróbujmy ten kolejny i zobaczymy, czy się sprawdzi. Czyli chcesz mieć dzieci? Chcę. Tak jak było tam, że chcę po prostu mieć dzieci. Ile maksimum chcesz mieć dzieci? 1, 2. Widzę, że pytania się powtarzają. W jakim wieku chciałabyś mieć pierwsze dziecko? 24-27. Taka, wydaje mi się, taki wiecie, najbardziej optymalny wiek. Jak urządziłbyś pokój dla niemowlęcia dziewczynki? To są moje ulubione pytania. Poczekajcie. Ten jest taki, widzę, no taki biały, więc też nie do końca. Ten jest trochę za żółty, to jest... wydaje mi się, że taki jest uroczy. Zobaczcie, są takie ściany ładne i w ogóle. Jak urządziłbyś pokój dla chłopczyka? Tutaj mało widać w ogóle. Tutaj jest też za biało. Ten mi się kojarzy z takim typowym z Ikei, więc... Nie, zielony, okej. Jak urządziłbyś pokój dla 5-letniego dziecka, dziewczynki? Taki, jaki ja bym chciała mieć w wieku 5-latki, czyli taki albo taki. Te są w ogóle 3 bardzo ładne. Wydaje mi się, że chyba taki. pokój dla 5-letniego dziecka chłopca. Gdybym ja była chłopcem, to chciałabym mieć chyba taki pokój? Nie, jestem mniejszym chłopcem, czyli taki. Pytanie dla dziewczyn. Co byś zrobiła, gdybyś dowiedziała się w wieku 15 lat, że jestem w ciąży? Jestem chłopakiem, ucieszyłabym się, wolałabym, żeby to się stało trochę później, ale jakoś sobie poradzę, nie wiedziałabym co zrobić, chyba bym się załamała. Wiecie co? To jest dosyć trudne pytanie, ale ja w wieku 15 lat nie wiedziałabym co zrobić, chyba bym się załamała. No bo to jest jednak dziecko, przecież to jest taka wielka odpowiedzialność, to nie może być takie, a mam pieska. Bo pieska możesz tak samo dojść na przykład, nie wiem, znajomym, żeby się trochę nim zajęli. A tutaj jak masz 15 lat, to masz tylko znajomych w wieku 15 lat, tak mi się wydaje, więc... A pytanie dla chłopaków. Czyli jak nie zrobimy tego pytania, to wszystko będzie ok? Tak mi się wydaje. W którym domu chciałbyś mieszkać? Wolę mieszkanie. Nie, ja już, tak wiecie, jakbym byłabym starsza, to wolałabym właśnie mieszkać w mieszkaniu, tak Boże, w domu. I z wielkim ogrodem. Więc ten albo ten. Ten jest taki za bardzo, wydaje mi się, wygląda trochę jak karczma, albo jakiś na przykład dworek. Więc ten albo ten. Wydaje mi się, że ten jest taki nowoczesny, jest w ogóle. Jaki jesteś? Opiekuńczy, wesoły, samolubny, wrażliwy, romantyczny, odpowiedzialny. Wydaje mi się, że jestem opiekuńcza. Taka najbardziej opiekuńcza. Aha, i po prostu cały czas napiszę, że brakuje jednej odpowiedzi, czyli jak po prostu byłabym... Dziwny test, ale nie wiem, jakbym była chłopakiem. Prawdopodobnie chyba też bym się załamała. Będziesz miał jedno dziecko! Jej! Czyli jednak będę miała jedno dziecko. Ani jest dużo, ani za mało. Twoje dziecko będzie miało szczęście, będzie miało rodziców tylko dla siebie. Podoba mi się już bardziej ten wynik niż tamten, w ogóle 4 w... Ale tak jak wam mówiłam, wolałabym mieć 2, tak żeby jedynak po prostu nie był zbyt samotny. Okej, i quiz, który też jest bardzo dla mnie interesujący. Z jakiego typu anime pochodzisz? Ciekawostka. Czy mam przyjaciół? Mam przyjaciół. W co kogo byłbyś w stanie uwierzyć? W duchy, w UFO, w superbohaterów, w demony, w nic. Kurczę, nie wiem. Chyba najbardziej wierzyłabym w UFO? No bo nigdy nie wiemy, czy wiecie, czy coś tak naprawdę nie ma na naszej planecie, znaczy na innej planecie, prawda? Czy potrafiłbyś kogoś zabić, aby przetrwać? Zależy, nie ma tutaj zależy, więc powiem, że... Kurczę, to zależy, no bo jak to... Tak, weźmiemy tak, ale nie zgadzam się dotyczące tej odpowiedzi. Jaki wiek jest dla ciebie najlepszy? 18-29 chyba. No bo tutaj widzę, że dziewczynka ma chyba 12. Okej. Chociaż 15-17 zastanawiam się, no ale dobra. Co wolałbyś mieć? Przyjaciela, bogactwo, robota. A robot nie może być naszym przyjacielem? Przepraszam was. Ale chyba przyjaciela. Chociaż robota. Weźmiemy robota, który będzie naszym przyjacielem. Jaki powinien być twój życiowy partner? Niebezpieczny? Po co? Dlaczego chciałabyś mieć partnera, który byłby niebezpieczny? Okej, nie wchodzę. Opiekuńczy, inteligentny, czuły, popularny. Popularny kompletnie mi nie zależy na popularności. Opiekuńczy, inteligentny, czuły. Chyba opiekuńczy i czuły jest podobne, ale opiekuńczy. Najbardziej mi zależy na tym, żeby mój partner po prostu... No, wiedział, co się u mnie dzieje i żeby go to interesowało. Jaki jest twój ulubiony kolor? Mamy... Aha, nie ma nawet czarnego. Więc weźmy z tych wszystkich, nie będzie różowy. Czy lubisz uprawiać sport? Nie. Meka? Pochodzisz z anime rodzaju meka. To gatunek przeznaczony dla osób, które pasjonują się robotami. Fabuła najczęściej opowiada o walkach robotów. Niektóre z nich mają magiczne moce, inne dysponują specjalną bronią. Od mieczy po wyrzutnie. Są i takie, które ulegają transformacji. Powiem wam, czy ten cały quiz wziął to, że tylko odpowiedziałam, że chciałabym mieć robota? Bo ja ogólnie nie jestem fanem anime mecha. Oglądałam z mecha Code Geass i takie popularne to jest właśnie Neon Genesis Evangelion, ale nie chciałabym się bić w wielkim robocie. Chciałabym mieć takiego małego robocika, który był moim przyjacielem, no ale okej, quizie, I guess. Okej, i kolejnym quizem, takim już wiecie, zakończającym, to będzie, którym dzieciakiem z Disneya mógłbyś być? I wybierz naszego rodzica, mama Andiego, Nani, Kala, Mufasa, Tryton, Elastyna. Wybrałabym Tritona, bo chciałabym być Syrenką, ale Triton nie był taki. Znaczy, on się, ja wiem, że on się martwił, no, ale wydaje mi się, że Lassena jest chyba fajniejsza. Taka, wydaje się, taka mama fajna. Już przyjaciela, Piotruś Pan, Kapelusznik, Balu, Chudy, Stitch i Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek był kochany, ale cały czas żarł ten miód, więc nie wiem, czy on jest klejący i ja widzę jego łapki, to jest... Piotrusia Pana chyba też bym nie chciała, bo nie chciałabym takiego, wiecie, wiecznego po prostu Chudy albo Stitch, chyba Stitch, Stitch był... ale on dużo... chudy chyba, niech będzie. Wybierz kolor niebieski, żółty, czerwony, okej, różowy. Wybierz swoją indywidualną cechę osobowości. Ciekawość, dobroć, żąda przygód, upartość, pomysłowość, opiekuńczość. Dobroć chyba, już odpowiedzieliśmy w jakimś innym quizie. Wybierz aktywność, tanie, spuszczanie latawców, wspieranie się po drzewach, bawienie się zabawkami, przebieranie się i spacerowanie. Przebieranie się. Ja zawsze lubiłam się przebierać w jakiekolwiek rzeczy. Wybierz bajkę. Mała Syrenka, Dalmatyńczyki, Kopciuszek, Pocahontas, Potwory i Spółka, Zakochany Kundel. Mała Syrenka. Alicja z Krainy Czarów? Jesteś bardzo ciekawski, masz żywą wyobraźnię. Jesteś nieco dziwaczną, ale inteligentną osobowością, która sprawia, że jesteś taki interesujący. Podziel się wynikiem w komentarzu. To ostatnie to chyba nie jest, wydaje mi się, że to jest nie jest mój wynikiem. Ale w sumie to jest taka dosyć prawda. Chociaż, no jestem dosyć ciekawska. W sumie mogę być Alicją z Krainy Czarów. Wiecie, ja jestem już elfem, jestem już jeszcze kotem, królikiem, więc mogę być też Alicją. Okej, i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że miło spędziliście czas oglądając to. Pamiętajcie, że dam Wam te linki po prostu w opisie, znaczy to tutaj powinnam pokazywać. I możecie sobie zrobić te quizy sami i napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co Wam wyszło. I jak Wam się podobał oczywiście ten format, to łapka w górę. Lubię łapki w górę. Subskrypcję, oczywiście zapraszam. I do zobaczenia, do kolejnego. Cześć!